Kolejna inwestycja. Czekali na nią zwłaszcza uczniowie gimnazjum i liceum sportowego w Rzeszowie i doczekali się nowej hali. Po kilku latach budowy i wielokrotnie przekładanym terminie otwarcia dziś mogli wreszcie wejść do nowego obiektu. Cieszą się nie tylko młodzi sportowcy, ale też nauczyciele i trenerzy, bo nowa hala to nowe możliwości. Uczniowie nowy obiekt otworzyli w swoim stylu, czyli na sportowo, a radości nie było końca. Wow, naprawdę wow, ponieważ nasza hala na stali jest teraz remontowana i nie mieliśmy tak naprawdę teraz gdzie trenować. I jak cieszymy się bardzo z otwarcia, ponieważ no już zaczynamy od poniedziałku, wiadomo, treningi, wszystko wracamy, sprzęt, trenerzy, także dużo możliwości. No, przede wszystkim duży stres, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, ale też wielka radość i wielkie podekscytowanie, jeżeli chodzi o tę halę, jest po prostu mega. W nowej hali jest wszystko, czego brakowało w starym 40-letnim budynku. 3 pełnowymiarowe boiska, widownia na 350 osób, a na piętrze sale lekcyjne, siłownia i fitness. Możliwości daje nam ogromne. Nie wyobrażacie sobie Państwo, jak do tej pory musieliśmy się męczyć z problemami lokalowymi, siatkarze gdzie indziej trenowali, piłkarze gdzie indziej. Natomiast teraz będą wszystkie dyscypliny jak gdyby skupione w jednym miejscu. Przede wszystkim dla młodzieży będzie to duże ułatwienie. W zespole szkół sportowych trenują mistrzowie akrobatyki, siatkówki, tańca i wielu innych dyscyplin. Wielu z nich nie doczekało się nowej hali, bo ze względu na konflikt miasta z wykonawcą robót termin otwarcia kilka razy odkładano, w sumie o 2 lata. Może to trwało długo, ale efekt jest naprawdę oszałamiający. Patrząc na tą halę, bo powiem jedno, warto było czekać. Obiekt kosztował 7,5 miliona złotych. Na co dzień będzie z niego korzystać ponad 600 młodych sportowców.